W zeszłym tygodniu przyglądaliśmy się przerażającym telefonom na policji. W dzisiejszym materiale myślę, że bardzo mocno pozostaniemy w podobnym klimacie. Mianowicie dziś ponownie wrzucimy okiem na kolejne historie, które są ściśle związane z naszymi ulubionymi przedmiotami, które codziennie targamy w naszych kieszeniach. Tyle, że w trochę inny sposób, bowiem dziś rzucimy okiem na przerażające historie tekstowe. W skrócie są to historie zapisane za pomocą wiadomości. Zupełnie jak na messengerowym, instagramowym czy whatsappowym czacie. Wiecie, o co chodzi. Myślę, że będzie to całkiem interesujący materiał, zatem już na początek możesz strzelić pod nim kciuka w górę oraz zostawić subskrypcję na tym kanale. Bowiem dobijemy 90 tysięcy widzów do końca tego miesiąca, a także zostaw subskrypcję na moim drugim kanale, czyli na Chacie w Lesie. Tymczasem, moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść kilku przerażającym historiom tekstowym. A dzisiejszy materiał zaczynamy od historii, którą udało mi się wykopać gdzieś na amerykańskim YouTubie, kiedy wszyscy YouTuberzy zaczęli nagrywać dziwne reakcje na jej temat. Nie owijając w bawełnę, pochodzi ona z pewnej, dość niecodziennej aplikacji na telefon o nazwie Yarn. Tam możecie przeczytać wiele przerażających historii, napisanych właśnie za pomocą typowego czatu, wiadomości, cokolwiek. I na dobry początek rzucimy okiem na właśnie jedną z takowych historii. Jeżeli wam się spodoba, to może w przyszłości poczytamy ich znacznie więcej. Z tego co wiem, w swoim asortymencie naprawdę Yarn ma ich bardzo wiele, jednak chyba są one dość gówniane. Nie jestem do końca pewien. Teraz się przekonamy, w razie czego gównometr zostaje włączony. Mamo, gdzie jest ibuprofen? Nie mamy żadnego. Tata i ja jesteśmy w stanie kupić kilka w drodze powrotnej do domu z kolacji. Ale trochę się spóźniamy. W porządku. Wszystko gra? Brzmisz trochę szalenie. Nie jestem szalony. Jestem po prostu zmęczony budzeniem się z siniakami. Wiem, słońce, zbadamy to w tym tygodniu. To po prostu boli, mamo. Bardzo. Codziennie budzę się w wielkim bólu. Spróbuj się przespać. Próbuję. Musicie naprawić klimatyzację. Jest bardzo głośna. Pracujemy nad tym. Minutę później. Mamo? Tak, David? Czy w domu jest ktoś jeszcze? Nie. Słyszę ciche odgłosy trzaskania. Coś na mnie kapie. To może być klimatyzacja. Mamo, boję się. Pokaż mi, co widzisz. Okej, tutaj mam już pierwszy zgrzyt, bowiem gównometr coś wykrył i wykrył coś naprawdę bardzo nieładnego. Oczywiście zdjęcie, które mama wysyła do Davida w tej chwili, tak naprawdę nie pochodzi oryginalnie z tej historii, a w rzeczywistości jest tak naprawdę klatką z tego słynnego filmu na YouTube opublikowanego tutaj 12 lat temu pod tytułem Real Demons Caught on Tape. Oczywiście jest to jeden z największych klasyków tych wszystkich strasznych filmów, które trafiły w pewnym czasie na platformę YouTube, i obecność tego tutaj jest przynajmniej w pewnym sensie dziwna albo niepokojąca. Ale spokojnie, nie wydawajmy jeszcze określonego surowego werdyktu. Dajmy jeszcze tej historii szansę. Wyłącz latarkę. Nie zdejmuj swoich rąk ani nóg z łóżka. Słuchaj mnie, a wyjdziesz z tego cało. Mamo, myślę, że widzę twarz. O mój Boże, spójrz. Wciąż to słyszę. Co się do cholery dzieje? Odbierz telefon. David, proszę uspokój się i posłuchaj mnie. Czy twoje ręce i nogi są na łóżku? Tak, dobrze, nie ruszaj się. On żywi się ruchem i światłem. On? Rodzina, która mieszkała w naszym domu przed nami, miała ślepe dziecko. Pewnego dnia dziecko bawiło się kredkami i porysowało wszystkie ściany i zrobiło bałagan. I? Ojciec ukarał dziecko. I co? Kiedy ojciec karał 8-letnie dziecko, wystraszyło się swojego ojca wrzeszczącego na nie. I? Więc próbowało wspiąć się i wyjść oknem piwnicznym. I skończyło, spadając i uderzając swoją głową, zmarło w wypadku. Jezu, to nawet nie jest najgorsza część. Ukryli jego ciało pod deskami podłogi ich domu i zgłosili jego zaginięcie. Dlaczego nie powiedziałaś mi tego później? Nie pomyśleliśmy, że wróci. Co powinienem teraz zrobić? Ślepy chłopiec przeżywa, przyłączając się do człowieka. Powód, dla którego łapał cię w nocy, to dlatego, że zobaczył cię jako człowieka, a nie jako krzesło czy cokolwiek. Teraz nie możesz się ruszać, nie włączaj swojej latarki, ponieważ to go rozzłości.
Czy wciąż jest ślepy? Tak. Wybrał cię z pewnego powodu. Nie robił tego przez wiele lat. Ostatnią osobą, którą wybrał, był jego ojciec. Co stało się z jego ojcem? Mamo, co stało się z jego ojcem? Zaczęło się od siniaków. Obudził się z nimi na całym ciele. Tak jak ty w tej chwili. Co się z nim stało? Pogorszyło się. Powiedz mi, nie chcę cię wystraszyć. Musisz zachować spokój i ciszę, póki nie wrócimy do domu. Po prostu mi powiedz. Słońce, proszę, będę bał się jeszcze bardziej, jeśli mi nie powiesz. Okej. Ślepy syn stawał się silniejszy, powolnie osłabiając swojego ojca. Pewnej nocy zdenerwował się swoimi siniakami. Głośno przeklął swojego ślepego syna w środku nocy za nawiedzanie go. Zapalił latarkę, by znaleźć swojego syna, by zakończyć ślepego syna ponownie. To rozwścieczyło go. Mamo? Ślepy syn oddzielił skórę ojca i wywrócił ją na drugą stronę. Wyrwał jego język i struny głosowe. Ojciec był niezdolny do ruszania się i mówienia. Zmarł powolną, bolesną śmiercią. Jedyną rzeczą, do której był zdolny, to pokazać swój ból za pomocą swoich oczu. Nie mogę, mamo. Muszę biec. Nie ruszaj się. David? Uff. Jak się okazało, gównometra nie trzeba było włączać aż tak dużo razy. Historia trzyma się kupy całkiem mocno, chociaż gdzieniegdzie zdarzają się jakieś zgrzyty i chyba nie jest prawdziwa. No, wiecie, o co mi chodzi. Jednak tak czy siak z przymrużeniem oka można to przeczytać i mi osobiście wydaje się, że jest całkiem okej. Wiem, że jeszcze istnieje prequel tej historii i jak chcecie, to może poświęcimy temu osobny materiał gdzieś w przyszłości. Może rozpoczniemy z tego osobną serię? Cóż, napiszcie w komentarzach na dole, co sądzicie. Teraz rzucimy okiem na trochę inną historię, która jednak nie pochodzi z Yarn, jednak myślę, że całkiem fajnie wpisuje się w sam nurt przerażających historii tekstowych. A ta dotyczyć będzie Dark Webu. Pewnej zimowej nocy, kiedy miałem 17 lat, wpadłem na świetny pomysł eksplorowania Deep Webu po usłyszeniu tych wszystkich szalonych rzeczy na jego temat, iż Deep Web to naprawdę niebezpieczna, szalona część internetu. Gdy jedni twierdzili, inni natomiast mówili, iż ci ludzie nie wiedzą, o czym mówią, a Deep Web w rzeczywistości jest ekstremalnie nudny i nieinteresujący. Stwierdziłem, że sprawdzę to samemu. Musiałem pobrać specjalną przeglądarkę o nazwie Tor, która dawała dostęp do specjalnych witryn zakończonych domeną .onion. Kiedy uzyskałem dostęp do przeglądarki, nie wiedziałem jak ani gdzie zacząć, więc wygooglowałem gdzie zacząć w Deep Webie. Wówczas odnalazłem stertę zarchiwizowanych linków. W końcu stwierdziłem, iż wejdę w jeden z nich, który przeniósł mnie do jeszcze innego archiwum linków kończących się domeną .onion. W końcu wszedłem w kolejny link. Ładowanie zajęło krótką chwilę. Uzyskałem dostęp do strony wypełnionej prawdopodobnie kolejnymi tysiącami linków. Tyle, że tym razem tło było czarne, a linki czerwone. Po długich poszukiwaniach w końcu uzyskałem dostęp do pewnego pokoju. Chatroomu. Pisałem nazwę użytkownika ABC1234 i dołączyłem do czatu. Były tutaj jedynie 3 osoby. Jednak wiadomości sprzed kilku godzin, bądź nawet kilku dni wcześniej, wciąż były dostępne. Po chwili przeglądania jeden z użytkowników na czacie, chyba nazywał się użytkownik 157 czy coś, powiedział coś specjalnie do mnie. Spytał mnie, czego poszukiwałem. Pomyślałem przez chwilę i napisałem, że poszukuję mroczniejszej części Deep Webu. Na moje pytanie nie odpowiedział, jednak po chwili wysłał link. Zapytałem się go, do czego prowadzi, jednak ten nie odpisał ponownie. Zwyczajnie opuścił czat. Postanowiłem, że skorzystam z linku. Przysięgam. Załadowanie strony trwało chyba 2 minuty. Link prowadził do strony ze zdjęciem pokoju dziennego, a także czerwonym, satanistycznym symbolem narysowanym na stole. Znajdował się tu tekst napisany jakimś dziwnym językiem. Wydawał się to być hebrajski. Wszelkie odnośniki, linki na stronie również były napisane w tym języku. Po chwili dostałem się na pewien czat, który znajdował się na stronie. Tutaj wiadomości także napisane były w tym dziwnym języku, jednakże udało mi się odczytać jedną konkretną wiadomość. Mianowicie kilka słów napisane były literami języku, które faktycznie mógłbym przeczytać. Było to moje pierwsze i drugie imię. Prędko chciałem opuścić czat, jednak moja myszka zaczęła lagować.
Po chwili jeden z użytkowników wysłał moje zdjęcie. Zostało przed chwilą zrobione za pomocą mojej kamerki internetowej. Po chwili kolejne. Próbowałem wyjść ze strony, jednak mój komputer cały czas uruchamiał dźwięk błędu. Po chwili przytrzymałem przycisk wyłączenia laptopa przez 10 sekund i w końcu udało się. Laptop wyłączył się. Postawiłem laptopa wyłączonego przez 12 godzin. Po jego ponownym uruchomieniu wyłączyłem Tora i już nigdy tam nie wróciłem. No i moi drodzy, to byłby już na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się spodobał. Jak tak, to pamiętaj o strzeleniu pod nim kciuka w górę, a także zostawieniu subskrypcji na kanale, jeżeli jesteś tutaj nowy. Wbij na mojego Instagrama, Snapchata, Twittera oraz serwer Discord, a także na mój drugi kanał, czyli Chata w Lesie. Wszystkie linki w opisie. Zapoznaj się z moimi poprzednimi materiałami, wyczekuj również tych następnych, a jeżeli doceniasz moją pracę, no to możesz rozważyć opcję wsparcia finansowego tego kanału. Mi byłoby naprawdę bardzo, bardzo miło. Tymczasem to już tyle w dzisiejszym filmie. Do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się ciepło i bezpiecznie, mówi do was Mondar. Cześć.